Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Sztuki od Ucha do Ucha. Nazywam się Oliwia Hildebrandt, jestem artystą. Również prowadzę zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i czasem dorosłych i proponuję wam kolejny warsztat plastyczny, w którym Zrobicie pracę, które będą opierały się na figurze, która uznana jest za idealną. Domyślacie się, co to za figura? Nawet sobie bluzeczkę przygotowałam właśnie taką podyktowaną pod dzisiejszą pracę. Tytuł dzisiejszych zajęć to Razem w koło jest wesoło. I tu jest właśnie to koło. Koło uznane jest. Za figurę idealną, zwróćcie uwagę, że dużo cudownych i takich interesujących rzeczy ma kolisty kształt lub kulisty. Na przykład, choćby Ziemia, czy wszystkie planety nie są graniaste to koła, to kule właściwie, prawda? Zbliżone formy do kuli. Yy, a chociażby koło, wynalezienie koła, yy, jak bardzo posunęło naszą cywilizację do przodu, prawda? Dużo form organicznych są właśnie w kolistych kształtach, ale wiecie co? Nie od tego zaczniemy. Myślę, że macie przygotowane już kartki. Ja nie wziąłem jakąś dużą specjalnie. Macie wszystkie swoje ulubione materiały, takie, którymi dysponujecie w domu lub mm, może macie, y, możecie sobie wybrać, czy to będą bardziej malarskie, czyli farby, pastele, czy będą bardziej rysunkowe, czyli markery, y, chociażby kredki, y, flamastry, prawda? markery, ołówki. Wybieracie je według własnego uznania. Natomiast pierwszym zadaniem będzie na chybił trafił, Narysowanie różnych kół, większych, mniejszych, średnich, tak, żeby kompozycja na kartce była otwarta. A co to znaczy otwarta? To znaczy, że te kółeczka nie będą w takim porządku poukładanym, że według jakiegoś wzoru. Dobrze by było, że jeśli mamy na przykład duże kółko, to że ono powiedzmy. Wyjdzie poza kadr yy, pracy. Zobaczcie, o, na przykład tak, jakiś fragment większego koła, prawda? A na przykład gdzieś indziej zrobimy jeszcze takie kółko. Nie przejmujcie się, bo nawet o to chodzi, żeby to nie były takie idealne koła, jako cyrkla. Broń Boże, nie używajcie yy, cyrkla. To jest odręczna praca, to jest praca artystyczna, plastyczna, więc cyrkiel nam tutaj nie będzie potrzebny. Chociaż zwracam Wam uwagę, aby. Te kółeczka były tak zwane zamknięte, żeby nie tak nonchalancko robić takie spiralki różne. Zamykajcie te kółka. No i na przykład mogą być też mniejsze w różnych konfiguracjach, mogą się te koła w jakiś sposób łączyć lub prze y mogą być transparentne, prawda? Tworzyć różne wzory. Także po prostu nie myślcie, co to będą za kompozycje. Natomiast fajnie by było, żeby te kółka właśnie w różnych tu konfiguracjach się znalazły. No, powiedzmy, że jeszcze tak. I tu jeszcze coś zrobimy, i tu jeszcze coś. I tu. O. I takie kółeczka mamy. Możemy poobracać tą kartkę właśnie w ten sposób. O. I zobaczcie. Mam tu. Na przykład taką. Kompozycję widać? O. Oh, oh, oh. No, i co to się tu dzieje. O. Chodźby coś takiego. I teraz przypatrzcie się waszej kompozycji. Ja się przypatruję mojej w różne strony można ją poobracać właśnie. Może dojrzycie, czy to na przykład będzie fragment. Kosmosu z różnymi planetami, a może dostrzeżecie zupełnie inne formy, które wam przypomną, przypominają jakieś zupełnie inne yy, elementy, bądź zwierzęta, bądź rośliny. Popatrzcie. Ja spróbuję dopatrzeć się tutaj w moim jakiś, jakiś form. I yy, co ja bym tu mogła dostrzec lub dorysować, na przykład? A na przykład tu jest jakiś tam półkole, o, jakoś tak mi się skojarzyło, że zrobię z tego postać, to będzie fragment misia, o, zobaczcie. I mamy już uśmiechniętego, zobaczcie, i od razu coś nam się tu pojawiło, prawda? Jakaś buzia uśmiechniętego misia, no więc skoro tu mamy jednego misia, to może jakiegoś drugiego też zrobimy może to będą jakieś wesołe misiaki dobrze zobaczymy no z tego by można było coś zrobić a mnie się tak wydaje że on to mógłby być tutaj takim misiem um, urwisiem trochę w którą tylko stronę na przykład tu miałby albo tyłem zaraz tu jeden misio sobie patrzy um. No dobrze, to, to tu powtórzymy mu łóżka. A tu powtórzymy mu oczka. I będzie miał oczka zamknięte. O, no to coś takiego na przykład zrobię mu. Mm. I będzie władki. O. A tu będziemy miał uśmiechniętą buzię. A to będzie też fragment jego łapki. Łap Gładki. A to będzie jego brzuszek, który za tego wychodzi. O, i możemy mu zrobić tu z tego o, na przykład łapeczkę. Jedną i gdzieś tu łapeczkę. Drugą. Możecie oczywiście. O, troszkę pozmieniać. Prawda? No tu mamy też. A tu zrobię. Tu mi się jakaś myszka kojarzy. A to będzie piłeczka. Nie, a może to będzie jakiś drugi, jakiś mały miś. Będzie kraina misiów. O! O! No i taki sobie tu misio. Urwisio. Tu będzie kogoś tam jeszcze trzymał. Spodenka. O, sobie będzie szedł. I tu będzie... Kogoś innego trzymał. O. Hop. Tu będzie ktoś, tak patrzył, bardzo do góry. No i widzicie, wszystko jest możliwe w pracach plastycznych, bo po prostu nasza wyobraźnia jest nieskończenie. Yy, o, nieograniczona. I sobie mamy miśki, różdżki. A tu będzie piłeczka, na przykład. Hop, 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 hop. A tu jakiś inny mały miś. Niech będzie. Który sobie, tu też w tym świecie. O, z takim brzuszkiem chodzi. Tak sobie zrobimy takie oczka. To jak żaba trochę. Nie, niech tak będzie jednak, o. On mnie nie pasował. No. No i tutaj do no żeby zrobić coś takiego, że mamy, o, jakiegoś robimy potworka takiego. On będzie taki dziwny. Tu będzie miał różne czułka na przykład tu jakiś pancerz o. I takie. czemu nie wymyślić stworków, które będą zupełnie, zupełnie przez was w jakiś sposób yy, wymyślone, yy, skonstruowane. I tu mu zrobimy jakieś takie o. No. <laughs> Niech będzie. No i teraz Ważne jest, żeby można było zrobić pewne desenie. Na przykład niektóre łatki. No to wykorzystajmy. Powiedzmy do tego farbki. O, że na przykład ten misio. A drubmy go na przykład. Takim jasnym. Plamki możemy, te, te jego łatki możemy ominąć. O. Oczywiście yy, zaplanujcie kolorystykę według własnego uznania i pomysłu dobrze. Yy, tak, żeby Wam się yy, podobało według wyczucia kolorystycznego. Mogą to być barwy ciepłe, mogą to być barwy zimne. Tak, żeby do siebie pasowały, żeby kompozycyjnie stanowiły jakąś fajną, harmonijną całość, prawda? O. One mogą być trochę fantastyczne, dość wesołe, bo to przecież wesoła będzie praca. Także mnie akurat coś takiego wyszło. No i można łączyć te barwy, gdzieś tam, te, które są w twarzy, w jakiś sposób łączyć z tymi, które stanowią ciałko danej postaci, prawda? Dobrze. A weźmiemy jasne żółty jeszcze troszeczkę. Rozjaśnimy tu od spodu. A tu mamy brzuszek, już y, łóżko innego. Troszkę tu ciemniej. Od... Te, które nam nie pasują jakiejś formy, to można je po prostu kolorystycznie zlać z tymi, które y, gdzieś tam obok sobie istnieją, prawda? No, no i mamy pierwszego misiulka tego można zrobić w zupełnie innym odcieniu, żeby się one kontrastowały, prawda? To jest ważne, żeby ta zasada kontrastu występowała nam tutaj dość wyraźnie. Możecie zobaczcie, Pocieniować sobie. Ja akurat farby wybrałam, więc w łatwy sposób akwarelowymi farbami można te cienie i światło sobie przeprowadzić. Pamiętajcie o tym, żeby gdzie nie gdzie zostawiać białe, bliki, białe miejsca, jasne miejsca. O, tak, żeby te formy wydawały nam się przestrzenne. Po to budujemy mm, światłocieniem yy, wszystkie postacie, żeby one miały charakter taki bryłowy, prawda? Bo światło, yy, tak jak pada na różne brylaste przedmioty przestrzenne, to w taki sposób je okala, yy, że wydają nam się, nawet jak płasko je rysujemy i uwzględnimy te yy, w światło i cień, to wydają nam się przestrzenne. No właśnie, prawda? No, ja może żeby jakoś był. A tego, a tego ja bym zrobiła takiego chłodniejszego, żeby on był mm, troszkę zupełnie w innym wyrazie, ale niekoniecznie musi być taki ciemny, prawda? Ja myślę, że. Do niego pasowałoby, żeby był troszkę jaśniejszy, bo jest na pierwszym planie, ale niektóre elementy mógłby mieć takie właśnie chłodniejsze, ciemniejsze, może tutaj przy łóżku. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Wszystko też w zależności, jak ustalimy sobie, jak będzie wyglądało tło, prawda? Do do, do robimy jeszcze łapkę jakąś tu, żeby tego sobie tu głaskał, na przykład, prawda? O. I. I tu tą łapeczkę z kolei można taką. No, a tego małego misia, to jak robimy? Ja Wam teraz pokażę, jak to dotychczas wygląda. I właśnie z takich różnych kropek można zrobić przeróżne kompozycje. Nie trzeba się bać. Yy, ważne jest bardzo, myślę, żeby wyobrazić sobie, te konkretne, nawet wymyślone, wyobrazić sobie te konkretne kółka, które już wcześniej zrobiliśmy, wyobrazić sobie z nich postacie albo może przedmioty jakieś, może jakieś. Zjawiska, które Wam się kojarzą, może jakieś rośliny. Przecież kwiaty też często mają okrągłe kolory, łąka, biedronki, różne pająki, przeróżne, przeróżne formy. Przecież z kółeczka, jak mamy kółeczko, możemy do niego dodać na przykład trójkątne uszka, i to już będzie baza do tego, żeby na przykład zrobić kotka przy uszkach półokrągłych, tak jak tu Wam pokazałam można doskonale zrobić misia albo pieska, dodając różne inne przedmioty, różne inne formy, możemy tej postaci nadać tym kółeczkom, nadać naprawdę przeróżny, przeróżny fajny kształt. Wykorzystanie bielikartki kartki również jest, jest możliwe przez o, na przykład zrobienie wzorków. Y niekoniecznie wszystko musi być takie bardzo kolorowe, można się szarościami posłużyć, które też pięknie yy, w towarzystwie innych kolorów yy, odbijają się, prawda, wybijają się w jakiś sposób, kontrastują, tak. I żeby nie przedłużać, przecież wasza wyobraźnia jest naprawdę niezwykle bogata i wierzę w to, że mm, będziecie potrafili tę pracę wykonać w przeróżny sposób. Ale to znaczy w przeróżny, ale na każdy na swój sposób yy, oryginalny. Na tym właśnie polega kreatywność, na tym polega yy, pewien rodzaj yy, zadania, takiego wyzwania plastycznego, aby te prace były różniły się od siebie i żeby każdy malował tak, jak mu podpowiada wyobraźnia. Oczywiście, kierując się pewnymi zasadami plastycznymi, o których ja tutaj często mówię, i taką zasadą jest właśnie zasada kontrastu, o której zawsze przypominam, że przedmiot jasny może być pięknie wyświecony na ciemniejszym tle bądź na kontrastowym tle, czyli takie kolorki używamy obok siebie, które właściwie. Nie będą się ze sobą zlewały, będą się różniły albo, że jest jaśniejszy, ciemniejszy, albo swoim charakterem, prawda? Czyli na przykład kontrastowy jest kolor żółty z, z, fiole, z niebieskim, fioletowy z pomarańczowym na przykład, zielony z czerwonym są właśnie w kontraście, dlatego że występują w kole barw. Przeciwko siebie. Są to również kolory dopełniające się. Jeśli je zmieszamy, powstaną nam kolory dopełniające, czyli brązy bądź szarości, ale brąz. No i mamy tu. To jest dopiero zaczątek pracy. Można dalej doskonalić tą pracę poprzez na przykład dodawanie pewnych elementów dekoracyjnych przy tych pracach, jakichś kropeczek może, wzorków i tak dalej, żeby wzbogacić właśnie malarską formę tych, tych dzieł. Proszę. Mam nadzieję, to jest taki tylko zaczątek. Można przecież jeszcze, jak troszeczkę farbka wyschnie, albo innymi materiałami jakieś robić wzory jeszcze, udoskonalać, żeby jak najwięcej właśnie yy, takich różnic tutaj w tych pracach występowało. Wy będziecie na pewno wiedzieć, jak to zrobić. Gdzie nie gdzie jaśniej, gdzie nie gdzie ciemniej, żeby nie było tylko z jednego guziczka, to jak ja to mówię, guziczka tutaj, prawda? Yy, o. Zachęcam Was do tego, żeby nawet z prostych kółek Stworzyć radosne prace, aby się dobrze bawić i udowodnić sobie przede wszystkim, bo często mówicie, że czegoś nie umiecie zrobić. Umiecie wszystko, tylko jeszcze nie wiecie, że umiecie. Można z kołeczkami się dobrze bawić? Dlatego razem w koło jest wesoło. Zachęcam Was, by zrobić te prace i cieszyć się pięknym zadaniem plastycznym, pięknym zadaniem kreatywnym. Dziękuję Wam. Jeśli podoba Wam się mój filmik, Łapka w górę. Pokażcie, że lubicie. Udostępniacie, jeśli chcecie się dzielić z koleżankami, kolegami. Oraz będzie mi niezwykle miło, jeśli będziecie subskrybować mój kanał. Wtedy będziemy się widzieć częściej i wiem, że będziecie robić doskonałe prace. A tymczasem widzimy się następnym razem. Dziękuję, pozdrawiam. Sztuka od ducha do ucha.